Już jesienią tego roku Urząd Miejski w Tczewie ogłosi przetarg na sprzedaż budynku przy stani nad Wisłą, w którym obecnie funkcjonuje restauracja oraz kawiarnia. Nie wszystkim jednak spodobał się pomysł sprzedaży obiektu. Budynek przy stani nad Wisłą istnieje od 8 lat i dysponuje nim Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, podległe ratuszowi. Obiekt, który kosztował ponad 5 milionów złotych, być może już wkrótce będzie miał zupełnie innego właściciela. Obecnie przystań to przede wszystkim usługi gastronomiczne, ale możliwe, że potencjalny nowy właściciel będzie miał wobec obiektu zupełnie inne plany. Skąd pomysł, by sprzedać jeden z najbardziej charakterystycznych budynków nad Wisłą? Miasto już swój zrealizowało tutaj pomysł, tak? No i sprzedaje. Nic drożnego, nic dziwnego, nic niesamowitego, no dla mnie bynajmniej. Przetarg to jest pewno przełom listopada, grudzień. Za jaką kwotę? No za jak największą. Po to ogłaszamy przetarg, żeby jak najwięcej zyskać. Sprzedajemy oczywiście samą przystań z wydzielonym miejscem, żeby przyszły właściciel mógł świadczyć tutaj usługi, niekoniecznie te, które prowadzi w tej chwili, i do przetargu może stanąć każdy. Sprzedaż raz, że nie dotyczy pomostu, to jeszcze druga sprawa, przyszły właściciel, i dlatego te przygotowania tak właśnie wcześniej rozpoczęliśmy, będzie zobowiązany do świadczenia usług związanych z tym, że ci, którzy dopłyną do pomostu, tak, przycumują, będą mogli po prostu skorzystać z obecnych usług. Sprzedaż przystani w drodze przetargu jest już przesądzona, jednak nie wszystkim podoba się ten pomysł. Jeden z tczewskich radnych podczas posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej oddał głos przeciwko temu pomysłowi. Ja uważam, że sprzedać można tylko raz, że są takie miejsca w naszym mieście, których nie powinno się sprzedać, że są to wizytówki naszego miasta i powinno się o nie dbać i nie zawsze patrzeć na ekonomię, tylko kierować się jakby dobrem takim ogólnym i dostępnością dla mieszkańców, stąd też taka decyzja, że nie wyraziłem zgody na sprzedaż tego miejsca. Jeżeli taka decyzja zapadła, taka była wola też komisji, bo większość była za tym, żeby sprzedać ten budynek i tą działkę, no to trudno, decyzja zapadła. Ja swoje zdanie wyraziłem poprzez niezagłosowanie za wolą sprzedaży tej działki i nadal to podtrzymuję. Wiele działań zostało wcześniej podjętych, żeby pozyskać teren nad Wisłą, przy korycie Wisły, żeby ten budynek powstał, a teraz dać go na sprzedaż. No jak dla mnie to nie do końca jest słuszna decyzja.